Sportowe emocje, słoneczna pogoda, a przede wszystkim doskonała zabawa. Za nami pierwsza edycja lotniczych regat żeglarskich. Impreza odbyła się nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. To jedno z pierwszych spotkań przedstawicieli branży lotniczej po pandemii COVID-19. W momencie, kiedy wychodzimy z tego trudnego okresu, zrodził się pomysł, no zacznijmy się spotykać. Takie sytuacje bywały oczywiście wcześniej w innych dyscyplinach sportowych, ale my jako Port Lotniczy Olsztyn Mazury, rezydujący, że tak powiem, na Warmii i Mazurach i tutaj pracujemy, zaprosiliśmy do siebie, bo mamy te wyjątkowe atrakcje, jaką są nasze jeziora. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele portów lotniczych z różnych zakątków Polski. Co zachęciło ich do startu? To, że się bardzo przyjaźnimy z Olsztynem jako lotniskiem. Mamy wiele wspólnego, wiele rzeczy robimy razem, tak? Operacyjnie współpracujemy bardzo blisko i nie wyobrażamy sobie, żeby nas tu nie było. Początkowy brak wiatru nie przeszkodził załogom. Do regat przystąpiło 16 ekip. Będziemy pływali taką klasyczną trasą góra-dół z wiatrem pod wiatr. Inaczej w takim żargonie żeglarskim nazywałem to trasa po śledziu. Każde zawody są emocjonujące i stawiają, są wyzwaniem dla uczestników. Oczywiście tak jak w każdej dyscyplinie sportu czy dyscyplinie jakiejś amatorskiej są tacy, którzy radzą sobie lepiej i gorzej. Natomiast jak poradzą sobie dzisiaj nasze załogi? Wystarczy popatrzeć, zobaczymy. Jak się okazało, załogi poradziły sobie doskonale. Mimo niewielkich problemów, wszystkie ekipy bezpiecznie wróciły na brzeg. Szło nam tak, powiedzmy, byliśmy jeszcze w pierwszej dziesiątce, no ale niestety pod koniec tak mieliśmy przygodę, udało nam się tak przywrócić, ale to zawsze coś nowego. Organizacja, rewelacja. Naprawdę bardzo fajne podejście każdej załogi. Polecam na pewno. Trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła załoga portu lotniczego w Krakowie. Drugą lokatę zdobyli przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Na szczycie podium stanęła załoga Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Było super, udało się rozegrać aż 6 wyścigów, co w ciągu jednego dnia uważam, że jest naprawdę duży sukces. Były i wyścigi w słabszym wietrze i w mocniejszym, więc była różnorodność. Pogoda była znakomita, konkurencja bardzo silna, zresztą to było widać w wynikach. Jednym ze sponsorów wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Port Olsztyn Mazury jest oddalony od banku o 12 chyba kilometrów, więc propozycja uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, promowania marki Mazur, promowania tutaj tego regionu, podkreślania jakby wagi też tego lotniska, a przy okazji lokalnego banku spółdzielczego w Szczytnie, myślę, że jak najbardziej to prowadzi do synergii. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv